Takie słowo mi teraz doszło, jak się modliłem. I doszło mi takie słowo, że tylko wtedy, jak człowiek widzi, jak bardzo jest umiłowany, tylko tak naprawdę z tego on może prawidłowo wzrastać, prawidłowo widzieć, prawidłowo odbierać, prawidłowo podejmować też różnego rodzaju działania i ruchy, czy to na zasadzie gdzieś pomocy komuś w świecie, czy też gdzie ma się dołączyć do jakiego zboru, do jakiej grupy ludzi, czy może pozostać przez chwilę samemu, czy to przy wyborze męża, żony, czy w ogóle pracy i tak dalej, to tak naprawdę wszędzie nam ma towarzyszyć ta coraz głębsza świadomość, to co uczynił Jezus tak naprawdę, czyli jak bardzo jestem umiłowanym Boga, tak? Jak bardzo jestem umiłowany. Jak bardzo jestem umiłowany. I my jesteśmy jak taka po prostu, nie wiem, studnia. Chodzi mi o serce. Jak bardzo dzisiaj ja tego doświadczam, jak ja to poznaję. Nie co ja Bogu mogę dać. Nie jak ja Bogu mogę się podobać i służyć. Ale jak ja bardzo jestem umiłowany. Jak ja bardzo jestem umiłowany. I o to się właśnie, myślę, że o to się możemy modlić o siebie nawzajem, żeby jeśli widzę problem u jakiegoś brata i siostry, to Boże, pokaż mu, jak on jest umiłowany. Pokaż mu, jak on jest umiłowany bardzo przez Ciebie, bo ja wierzę, że generalnie zawsze ta modlitwa zadziała. Bo nikt z nas nie jest doskonały w miłości. I im bardziej będziesz czuł się doceniony przez Boga, ważny dla Boga, cenny dla Boga, umiłowany dla Boga i nie tylko też w głowie, ale jak to przeszyje tak całą twoją duszę, tak, głębie i to będzie takie coraz bardziej stałe dla ciebie, taka świadomość, tym znika w ogóle też wiele problemów, wiele potępienia, wiele rzeczy, które wcześniej się nimi martwiliśmy. Znikają te rzeczy. Im bardziej no czuję się kochany. Im bardziej wiem, kim jestem, im bardziej czuję się kochany. Przez Ojca, tak? Przez Boga. Tym te rzeczy znikają, bo chciałem powiedzieć o Henoku. Bo mi dzisiaj nie wiem, czy to w końcu był Henok, że mi się śnił, ale... Albo... Nieważne. Ale ogólnie zacząłem pisać o Henoku i... To tak zobaczyłem, że to był ktoś, wiecie... Dla niego nie było ważne przymierze. Bo Bóg z nami zawarł nowe przymierze, a jak najbardziej amen. Wcześniej było stare przymierze, wcześniej było jeszcze przymierze z Abrahamem, przymierze Noe i tak dalej. Ale Henok chodził bez przymierza, bo Henok miał tylko serce, które chodziło z Bogiem. I tak naprawdę, ja wierzę, że to o to tak naprawdę chodzi. Bo Bóg nie patrzy na swoje nowe przymierze. On patrzy, wiecie, znaczy nowe przymierze, no Bóg usunął grzech, śmierć i na nowo. To są moje dzieci kochane. Miłuję Bóg nas na maksa, odzyskał nas, cieszy się nami i tak dalej. I... Ale jakby... Dla mnie chodzenie z Bogiem to jest tak jak Henok właśnie. Henok się przyjaźnił z Bogiem. Dla Henoka Bóg był najważniejszy. I Henok chciał Boga poznać sercem. Chociaż tam w tych czasach to wiecie... I 300 lat Henok chodził z Bogiem. To ja chodzę 6 lat z Bogiem, ty chodzisz ileś tam lat. A pomyśl sobie, on chodził 300 lat. To jak on Boga musiał znać? I wiecie, chcę właśnie ten korytarz pokazać. 300 lat z Bogiem. I tam ktoś fajnie napisał, że Bóg tak bardzo nie chciał się z nim rozstać, że nie dał mu zaznać śmierci. Od razu go porwał do nieba. Nie chcesz tak chodzić z Bogiem? Żeby nie zaznać w ogóle śmierci? I to nawet też nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, jak można być blisko sercem z Bogiem. Nie patrzeć na przymierza nawet. Bo Bóg jest ten sam i serce Boga jest to samo, tak? Przymierze jest ważne jak najbardziej. Nauka jak najbardziej jest ważna nowego przymierza, żeby też czytać serce samym, żeby to w mądrości brać, tak? Ale tak naprawdę, wiecie, Jezus dla mnie to był jedno z Ojcem serce. I teraz Bóg dał mi ducha i w duchu jestem jedno, w duchu z Bogiem, tak? Ale chodzi o to, żebyśmy byli sercem jedno z Jezusem.
to jest właśnie dla mnie ten korytarz, który miał Henok. To jest przeżywanie, doświadczenie Boga, bliskości z Boga, tak? To jest normalne, codzienne życie z Bogiem. Bo Bóg nas odkupił i żyjemy dla Boga, tak? I Bóg nie chce religijności, tylko chce serca, tak? I tak sobie pomyślałem, że żył Henok 365 lat i teraz zobacz, 365 lat to jest 365 dni? Więc może Bóg wzywa na kolejny czas, dziś i w ogóle, do takiej prostej przyjaźni z Bogiem. Prostej przyjaźni z Bogiem po prostu. I tam nie będzie religijności. Po prostu przyjaźń z Bogiem, jak Abraham, czy Noe, ja już nie wiem, tu nie chodzi w ogóle, kto tam miał. Przyjaźń z Bogiem, tak? Henok się przyjaźnił z Bogiem. On miał zażyłość z Bogiem. O, tam tak było napisane, tak? Tak to miłość tak naprawdę, taka miłość. Miłość. No i tyle w sumie. Henok. Nasz brat. Będziemy z nim stać. Będziemy. Hiob będzie koło nas, Henok, Abraham, nasi bracia. I my wszyscy. Więc jakby warto, bo może jedną rzecz jeszcze powiem. Jak jest historia, jak Bóg niewiele od nas potrzebuje. Bo często tak są takie różne czasami jakby sprzeczki, że jedni ludzie tak są bardziej, dużo się modlą, inni religijnie, a inni w ogóle nic nie robią i tak dalej, ale ja zacząłem, że Bóg tak naprawdę, wiecie, On niewiele potrzebuje, bo Bóg, jakby to powiedzieć, tak wcześniej mówię, to serce, tak? I że Ty chcesz, tak? I jak jest ta historia o zaginionej owcy, wiecie, że w ogóle ojciec kocha faryzeuszy? Bóg kocha faryzeuszy. Kocha ich serca, tylko ich problem nie jest ich serce, tylko zatwardziałość ich serca. I Jezus nam pokazuje, patrzcie, że zaginiona owca, że ja idę za jedną. Wiecie, Jezus by nas zostawił 99, na dwór by nas wprowadził, na śnieżek, jak jest dzisiaj. I czekajcie, ja wam pokażę, że nie mam względu na osoby, idę szukać jednej, która zaginęła. Bo my czasami robimy taki wzgląd na osoby, nie? I jak ją znajduje w najgorszym jakimś upadku, bagnie, gdzieś zaginęła, to co Jezus robi? Gani ją, bierze ją na ramiona z radością, się cieszy, w ogóle uczta jest, wesele w niebie, tak? I tu nie chodzi tylko o grzesznika, ale o owcę, która zginęła. Jak się gdzieś pogubisz, tak? Zaplączysz w grzech i tak dalej. To jest to miłosierdzie Boga, nie jest bezwarunkowa miłość, miłosierdzie Boga, rozumiesz? Jezus idzie, widzi cię i się cieszy, że cię znalazł i cię bierze na ramiona. Jak ty jesteś w najgorszym grzechu, w gorszym nad niż byłeś w świecie nawet, rozumiesz? Taki jest Jezus. Taki jest pasterz. To jest pasterz, to jest cecha pasterza, Boże, to jest Boży ogień w tym. To jest Jezus. Oczy płomienia ognia, rozumiesz? Wchodzi na najgorszą melinę i wyciąga swoją owcę. I w ogóle nie wypomina jej żadnych upadków, rozumiesz? Tylko bierze na ramiona. I jest uczta. I jak Jezus taką owcę znajduje, to w nas powinna być radość. A nie, że o, ocena, ten brat zrobił tamto, rozumiecie? To ja, i to może Boży Duch nas zrobić. Bo my wiemy, że tak ma być, ale wiecie, to Boży Duch wykonuje w nas pracę uświęceniową. To Boży Duch. I to jest serce pasterza. Jezus jest pasterzem. Kocha swoje owce, tak? Ten pasterz jest w nas. Tu po świecie chodzą zaginione owce, tak? Jest Boży ogień w nas. Jest Boży Duch, Boże namaszczenie w nas, tak? I taka postawa, wiecie, ojca właśnie mówię, bo jest historia o synu marnotrawnym. I syn marnotrawny, zobaczcie, jak on niewiele zrobił. On tylko stwierdził, chcę wam coś pokazać, co mi Bóg pokazał. On tylko stwierdził, że ach, tutaj już żre z tymi świniami, pójdę do domu. Wrócę do ojca. To była maleńka myśl. To nie była jakaś pokuta, o Boże, przepraszam Cię teraz, ojejku, wyznawam grzechy i w ogóle. To była maleńka myśl na podłożu jego gdzieś głębi serca, wnętrz duszy. Tak, wiecie, taka pokuta serca, no, wrócę do ojca, powiem mu jak jest. Chcę się spotkać z moim ojcem, to coś w tym stylu.
I teraz zobaczcie, na tą małą myśl zobaczcie reakcję ojca. On szedł, tak, z tą myślą małą, a zobaczcie na reakcję Boga Ojca. Wzruszył się głęboko i wybiegł mu na spotkanie. I pobiegł biegnący ojciec, zaraz w Biblii, tak? Widzicie postawę Boga serca, jak On kocha, kiedy my się z Nim spotykamy? Więc jak na przykład małą myśl mam, nie, że dzisiaj się będę modlił, cisnął tak często, są takie różne rzeczy, to, o tyle wiesz, tyle tam robię. Tylko maleńka myśl, że może dziś zdecydujesz spotkać się tam o 18-19 z Bogiem. Tak w sercu postanowisz. I dla Boga to już jest. I teraz sobie wyobraź, Bóg już z otwartymi ramionami biegnie na tą 18. Wzruszony, płaczący Bóg, kochający Cię, że godzinę będzie z Tobą. I poczuł to namaszczenie, poczuł to Boga Bożego Ducha. Że Bóg się tak Cię cieszy, że postanowił się z Nim spotkać, bo On tak Cię kocha. Rozpalony, biegnący Bóg, rozumiecie? I to tam właśnie będzie zmiana. Nie, że ja się dzisiaj modliłem 3 godziny, tylko ja postanowiłem się z Bogiem spotkać. I na tą maleńką myśl Bóg otwarte ramiona biegnie, wzruszy się i rzuca Ci się na szyję, rozumiesz? Na szyję o 18 Ci się rzuca. To Bóg do Ciebie przychodzi. I Bóg z Tobą spędza czas. I czy to jest w ciszy, czy sobie rozmawiacie, czy to jest randka. Wiecie, mówię, jak żeby bądźcie jak dzieci trochę, tak? To już jest nieważne. I tak się zamyzuje nasza komora, tak? Izdebka, komora w ukryciu. To jest po prostu na poziomie serca. To nie jest nic włączone, to wiesz. I teraz jeszcze zobaczcie, jak zareagował. Jest drugie podejście. Jest ten drugi syn, który prawdopodobnie jest bardzo też poraniony, nigdy nie czuł miłości Bożej i rzucił się w uczynkowość tak zwaną, tak? Bo ja wierzę, że ten syn mógł być poraniony, odrzucony i tak dalej. Tak to też widzę. I on nigdy nie doświadczył, że wszystko, co Bóg mu dał, jest jego, tak? On ciągle jest, czuje to odrzucenie, gdzie go to odpycha, tak? I próbuje gdzieś tym, ten deficyt, tak? No bo nie umie inaczej. I on się rozgniewał, tak? Bo tamten, to jest normalna ludzka reakcja dla mnie. Ale ja chcę pokazać to, że tamten chciał wejść do komory. I ty mówi, że no wejdę do komory. A ten mówi, chodź wejdź. On mówi, nie chcę wejść, rozgniewał się i nie chciał wejść. I nawet jak nieraz nie chcemy wejść do komory i gniewamy się na Boga i jesteśmy źli na Boga lub źli w ogóle na ludzi czy cokolwiek i nie chcemy Boga, to jest tam powiedziane, że Bóg nie pobiegł, ale Bóg wyszedł i wytłumaczył mu. Chciał mu wytłumaczyć. Widzimy Boga dobrego w tamtej relacji, bo mamy wolną wolę, otwieramy serce. Bóg od razu biegnie, jak jego dziecko chce się z Nim spotkać, a nawet jak nie chce się z Nim spotkać, to Bóg wyjdzie do Ciebie i chce Cię wytłumaczyć, że zawsze Cię kocha i zawsze wszystko, rozumiecie? Wszystko, co jest Jego, jest Twoje, tak? Bo wszystko, co Boga, jest nasze i to jest to dziedzictwo. I tyle. Dlatego to tak zacząłem, że wiecie, tu nie chodzi o uczynkowość, o jakieś teraz rozbudzanie w sobie nie wiadomo jakiego ognia, ale ogień rozbudzi się, jak Bóg przyjdzie o 18 na kawę. Aniołowie zaparzą Ci kawę, rozumiesz? Bo sercem chcesz się spotkać z Ojcem. I Ojciec już biegnie, już czuć to tsunami. Czuć już w ogóle po całej ziemi, jak Ojciec biegnie na tą 18. Ty jesteś w pracy, ale wiesz, że o 18 już w sercu mam spotkanie. I Bóg o tym wie przede wszystkim. Już jest 17:30. Już coś zaczynasz, już olej się sączy z Twojego ducha, rozumiecie? Dlatego tak ważne jest, żebyśmy chcieli spotkać się z Bogiem. To niewiele, kochani. I to się od tego zaczyna. A później po tej godzinie to już Twoje serce Ci podpowie, czego będzie chciało. Pozdrawiam.